Dzień dobry, u Basi Tarot Spokojnej Ścieżki. Czytanie z cyklu Wybierz Kartę. Zapraszam Cię na taką informację, radę, wskazówkę, czego możesz się nauczyć w kwestiach miłości, związków romantycznych, w ogóle relacji osobistych, szczególnie na płaszczyźnie uczuciowo-romantycznej, romansowej. Odpowiedź numer 1, 2 lub 3. Pamiętaj, traktuj to jako inspirację, nie wyrocznie. Zapraszam, grupę numer 1. Karta numer 1. Tutaj macie dziewiątkę mieczy. No to jest karta pokazująca obsesyjne myśli, kryzysy, ciągłe rozpamiętywanie. Należy rozwiązać ten żal, rozwiązać to takie podejście. Żal, który na przykład podsyca Twoje złe nastawienie w ogóle do relacji. Przewidujesz może po prostu z góry wszystko, co najgorsze. Odróżniaj, proszę, tutaj emocje od rzeczywistości. Uwolnij się też od starych, niezaleczonych ran, jeśli doszło do tego kiedykolwiek wcześniej w Twoim życiu uczuciowym. Daj sobie czas na zregenerowanie umysłu i naprawę myślenia o sobie samej, o sobie samym, o w ogóle życiu osobistym, uczuciowym, na tematy innych, by w końcu ta ciemna strona, te ciemne myśli z ciebie wyszły, żeby się nie napędzać, ponieważ dziewiątka mieczy pokazuje tak, jakbyś potrzebowała te ciemne myśli przepędzić z twojego życia, bo powodują taki samosabotaż. Pamiętaj, karty to wskazówka. Dziękuję grupie numer 1, grupa numer 3. Przepraszam, grupa numer 2. A tu Wam wyszedł diabeł. I co? Osoba jakaś bardzo dominująca, hipnotyzująca. Zauroczyć potrafi w pierwszej chwili. Wiesz, że jest niebezpieczeństwo, ale idziesz w to, bo po prostu jest to tak fajne. Trudno się właśnie oprzeć. Takiemu diabełkowi. Ja myślę, że czas, by troszkę popracować nad tym swoim cieniem jakimś, które potem na przykład rzutuje na związki, na łatwowierność, ufasz wszystkiemu, co do ciebie mówią, wiążesz się w jakieś toksyczne relacje, wiesz, że jest to niebezpieczne lub blokuje cię, ale idziesz w to. Może masz też takie autodestrukcyjne wzorce z przeszłości i w to idziesz. Albo wzorce po rodzicach, po rodzinie. I pchasz się też w te same destrukcyjne związki. Może też desperacko szukasz akceptacji i uzależniasz swoje szczęście od tego, czy ktoś cię polubi, starasz się przypodobać. No po prostu jest tu jakieś uzależnienie, jakaś toksyczność, jakaś potrzeba akceptacji i szukanie po prostu na siłę kogoś. Nadszedł czas, by popracować nad tym. Opracować takie właściwe wzorce relacji. Nie wikłać się w cokolwiek tylko dlatego, że potrzebujesz tego. Nauczyć się rozpoznawać wszelkie toksyczności. I odcinać się od wszelkich zależności w relacjach. Bo ty może też masz problem z tym, że nie jesteś osobą niezależną, tylko ktoś ci obiecuje jakąś iluzję świetnego związku, warunków bytowych, ale to ma swoje tak jakby ukryte gwiazdki. Musisz być niezależny, niezależna. Uwolnić się od jakichś może nałogów, problemów, toksyczności, takiego desperackiego poszukiwania akceptacji u innych, uzależniania swojego szczęścia od innych. Dziękuję dwójeczkom. Trójeczki, król mieczy. No dzisiaj takie jakieś karty surowe, ale król mieczy to jest osoba, która ma takie podejście bardzo niewzruszone. Bardzo niewzruszone. Ma żelazną wolę ten król mieczy. No więc on tutaj motywuje ciebie do trzymania się swoich wartości i zasad. Do opanowania, stawiania zdrowych granic w relacjach. Jasno określania, czego chcesz od relacji. Odkrywaj i odsłaniaj też kłamstwa. Ustal na przykład, co jest dla ciebie ważne i akceptowalne. Nie żyj emocjami właśnie, tylko włącz rozum.
Miej swój honor, ucz się z doświadczeń i też wybieraj osoby inteligentne, o mądrych, o dobrej wiedzy, o dobrym doświadczeniu, o takich doświadczeniach, które Was spajają i dają Wam razem nowy kierunek życia, wspólny kierunek życia. Czyli jeżeli do siebie nie pasujecie intelektualnie, statusowo, zawodowo, to też nie będzie Ci łatwo żyć z taką osobą. Ok, to by było na tyle. Życzę Wam dużo, dużo szczęścia. Miejcie się dobrze. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa, pa!